Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia ze snu i uświadamiasz sobie, że nie posiadasz rąk ani nóg. Twoją jedyną kończyną jest kikut u lewego biodra zakończony dwoma malutkimi palcami. Jak byś się czuł? Jak wyglądałby twój dzień? I czy mógłbyś cieszyć się z życia żyjąc jako osoba niepełnosprawna? Nick Vujicic jest jedną z osób, które właśnie tak żyją. Dziś chciałbym opowiedzieć Ci o tym niezwykłym człowieku i jego książce Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, która jest piękną i budującą opowieścią o sile człowieka, która drzemie w jego wnętrzu. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń to niezwykle inspirująca historia, która uczy, że bariery, które nas ograniczają, stworzone są tylko i wyłącznie przez nas samych. Bo jak można inaczej tłumaczyć fakt, że człowiek, który nie posiada ani rąk, ani nóg, może dotrzeć ze swoim przesłaniem nadziei do milionów osób na całym świecie, staje się inspiracją i zmienia życie tysięcy innych ludzi. Prowadząc przy tym niezwykłe życie, Nick pływa, surfuje na desce, jeździ po całym świecie, pisze książki i gra w filmach. Ponadto jest mężem i ojcem czwórki dzieci, ciesząc się przy tym każdym dniem swojego życia. Zacznijmy jednak od początku. Zapraszam Cię w niezwykłą podróż, w której poznasz tego wyjątkowego człowieka. Nick urodził się z rzadką chorobą o nazwie focomelia. Nie posiada on żadnych kończyn oprócz małej stópki z dwoma palcami. Urodził się on jako pierwsze dziecko w chrześcijańskiej rodzinie, w której jego tato był prawnikiem i pastorem, a mama pielęgniarką. Kiedy ojciec dowiedział się, że jego dziecko urodziło się bez rąk, zasłabł. Kiedy jednak powiedziano mu, że również jego syn nie ma nóg, był to dla niego spory cios. Niemniej jednak rodzice Nicka nie popadli w rozpacz i się nie poddali. Zaczęli ze wszystkich sił kochać swojego syna i sprawiać, by mógł, na ile to tylko możliwe, funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Sam Nick wspomina w książce, że to właśnie miłość rodziców i rodzeństwa i ich wiara pomogły mu niejednokrotnie przezwyciężać przeciwności losu. Jak pisze w swojej książce: odnalazłem szczęście, gdy zdałem sobie sprawę, że pomimo wszelkich ułomności jestem doskonałym Nickiem Vujiciciem. Jestem Bożym stworzeniem zaprojektowanym zgodnie z Jego planem względem mnie. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma już miejsca na pracę nad sobą i poprawę. Staram się być lepszy, żeby lepiej służyć Bogu i ludziom. Jednak wierzę mocno, że moje życie nie jest skrępowane żadnymi ograniczeniami i pragnę, żebyś poczuł to samo na myśl o swoim życiu, niezależnie od tego, z jakimi przeciwnościami musisz się jeszcze zmierzyć. Słowa te są niezwykłe. Człowiek, który ma pełne prawo do przeklinania swojego losu i narzekania na niego, cieszy się z tego, co ma i kim jest. Niesamowity spokój, który emanuje od osoby Nicka, sprawia, że dla wielu ludzi stał się inspiracją i osobą godną podziwu. Nie zawsze jednak Nick miał w sobie tyle światła. W okresie swojej młodości próbował popełnić samobójstwo poprzez utopienie się we wannie. Miłość jego rodziców i rodzeństwa sprawiła jednak, że nie mógł tego zrobić. Od tamtego momentu zaczyna się punkt zwrotny w jego życiu. Staje w prawdzie i zdaje sobie sprawę, że tylko on sam może zmienić swoje życie. Jak pisze: przez długie lata pielęgnowałem w sobie przekonanie, że gdybym miał tylko normalne ciało, moje życie byłoby o wiele łatwiejsze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wcale nie muszę być normalny, a powinienem być tylko sobą, to znaczy dzieckiem mojego Ojca w niebie, które wypełnia Jego plan. Początkowo nie przyjmowałem do wiadomości, że moim głównym problemem nie jest niepełnosprawne ciało, ale ograniczenia, które sam sobie narzucam i którymi krępuję swój potencjał. Jeżeli nie jesteś dziś w miejscu, w którym chciałbyś się znajdować, lub nie osiągnąłeś wszystkiego, o czym marzysz, przyczyna najprawdopodobniej tkwi w tobie, a nie w uwarunkowaniach zewnętrznych. Weź odpowiedzialność za swoje życie, a następnie podejmij konsekwentne działania. Jednak zanim to zrobisz, najpierw musisz uwierzyć w siebie i w swoją wartość. Nie czekaj, aż inni dostrzegą cię w twojej kryjówce. Nie czekaj na cud lub właściwą okazję. Wyobraź sobie, że jesteś łyżką, a świat jest garnkiem, w którym przyrządzasz apetyczną potrawę. Zamieszaj w nim. Jak widzicie, jego niewzruszona postawa oczekiwania na lepsze w końcu przyniosła efekty. Zaczął on przemawiać do swoich kolegów w szkole, dzieląc się swoją historią i tym, jak wygląda jego życie.
Potem przyszedł czas na coraz większe audytorium. Przemawiał on w kościołach, stadionach i scenach, gdzie tysiące osób wsłuchiwały się w jego słowa. Nick zaczął podróżować ze swoim przesłaniem do różnych krajów znajdujących się na całym świecie. Był w RPA, Indiach, Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i wielu, wielu innych krajach. Widział nędzę, głód, choroby, wojny i morze niesprawiedliwości. Wszędzie, gdzie jednak się pojawiał, starał się podnieść ludzi na duchu i stać się dla nich inspiracją. W książce Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń Nick nie tylko motywuje nas do działania. Dzieli się również wieloma historiami ze swojego niezwykłego życia. Wiele z nich jest wyjątkowo zabawnych, a sam Nick posiada wielkie poczucie humoru. Bardzo ciekawa jest na przykład opowieść, w której Nick jako jeszcze nastolatek miał się bić z Chuckiem, który był największym urwisem w szkole. Pomimo tego, że przeciwnik Nicka był od niego znacznie większy, silniejszy i posiadał wszystkie kończyny, Nickowi udało się go pokonać, rozbijając mu nos na oczach całej szkoły. Tego typu historii znajdziemy oczywiście więcej. Aby jednak nie było tak słodko, Nick opowiada nam również historie na wskroś wstrząsające. Opowiada o młodych dziewczynach z Indii, które są wykorzystywane seksualnie, ofiarach kataklizmów w Chinach, czy też ogromnej biedzie w RPA. Na kartach tej książki znajdziemy wiele treści, która daje nam sporo do myślenia o tym, że mamy wielkie szczęście mieszkać i żyć tam, gdzie nie ma wojny i głodu. Co ciekawe, we wszystkich tych historiach, pomimo wielkiego ludzkiego cierpienia, ludzie dotknięci przez los potrafią znaleźć w sobie radość i pomimo wszystko patrzeć pozytywnie w przyszłość. Oprócz tego wszystkiego, w książce Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń znajdziemy wiele praktycznych rad, które serwuje nam autor. Obłędne reguły życia, czy też podejście do porażki pozwala nam przejść przez trudne chwile i pokonywać bariery. Nick Vujicic pokazuje każdemu z nas, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, możemy dać coś od siebie światu. I wcale nie chodzi tutaj o to, aby tak jak on jeździć po całym globie i ewangelizować ludzi, chociaż jeśli takie jest wasze powołanie, to czemu by nie? Chodzi jednak bardziej o to, aby przełamywać bariery, które wyznaczyliśmy sobie my sami i nasze środowisko. Chodzi o to, aby codziennie stawać się darem dla innych ludzi i sprawiać, aby świat wokół nas stawał się lepszym miejscem. Nie zapobiegniemy wojnom czy głodowi na świecie, ale możemy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, który często nie potrzebuje pieniędzy, a jedynie naszego czasu i uwagi. Kiedy postawimy sobie za życiowe cele własny rozwój, stawanie się coraz lepszą osobą i pomoc innym, i kiedy zaczniemy z całych sił dążyć do ich realizacji, wtedy możemy osiągnąć naprawdę wszystko. Wiem, że część z was może być niewierząca i idea Boga, który nas kocha, może was nie przekonywać. Pomimo to polecam wam gorąco lekturę tej niezwykłej moim zdaniem książki po to, aby zobaczyć, że można, a nawet trzeba być najlepszą wersją samego siebie. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło wam wartości. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do przeczytania książki Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Jeżeli jednak nie przekonałem was do zagłębienia się w lekturę, zapraszam was do pozostawienia komentarza z pomysłem na nowe wideo lub chociażby miłym słowem. To zawsze bardzo motywuje. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.